dziewczyno! Wstawaj, kurwa! Matusz! Zamknęli wszystkie bramy! Musimy uciekać! Skakuj na konia! Do świątyni! Musimy zostawić tu konia, ale już niedaleko. Jeszcze. Teraz! Na plac biegnę! Za nimi! Straż! Straż! Jaskier! Zaraza! Pojmać tego człowieka! Ach, co to była za przygoda? W jednej chwili robiliśmy skok stulecia, a w następnej ścigali nas jak dziką zwierzynę. Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek. Chodź, Zoltan, musimy przekonać niziołki, że absolutnie nic nie widziały. Mam teraz materiał na cały tomik pieśni. To będzie schodziło jak świeże bułeczki. Tylko to cię obchodzi? Że powstaną z tego pieśni? Twój egoizm rośnie wprost proporcjonalnie do wieku. O co ci chodzi? O Ciri. A czemu miałbym się o nią martwić? Wiesz, jak ona walczy? Mówię ci, ta dziewczyna potrafi o siebie zadbać. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko. Przecież od niego wszystko się zaczęło. Chodzi ci o to? Zabrałeś je skurwielowi? No to się Ciri ucieszy. Za to skurwiel pewnie ostro się wściekł. Skurwiel nie żyje. Oho, to widzę, że ty też się wściekłeś. Ale cóż, jakoś mi go nie szkoda. Zasłużył na to, tak samo jak na swój przydomek. A nasz wspólny przyjaciel Ziggy Roiven, jego też odwiedziłeś? Ma się dobrze. Szkoda. On pewnie z kolei jest wściekły na mnie. Ciri mówiła, co to jest? I dlaczego poszła z tym do skurwiela? Poszła do skurwiela, bo ją tam zaprowadziłem. Mogłem się domyślić, że to był twój pomysł. No co? Ona miała zepsute magiczne pudełeczko, a skurwiel dostęp do czarodziejów. Poza tym chciała, żeby ktoś zinterpretował dla niej słowa jakiejś klątwy. Czemu Ciri interesowała się klątwą? Chciała ją na kogoś rzucić, czy raczej zdjąć? Powiedziała ci? Nie bardzo chciała o tym mówić, a ja nie chciałem być wścibski. Akurat ten jeden raz, kiedy mogłoby się to przydać. Ale jestem prawie pewien, że chodziło o zdejmowanie. Jeśli o zdejmowanie, to z kogo? A może chodziło o nią? Nie, chyba nie. Przynajmniej nie wyglądała na przeklętą. Za to bardzo jej się śpieszyło. Wiesz coś o tej klątwie? Jakieś szczegóły, cokolwiek? No, znam słowa.
Żartujesz? Nie, były po elficku, więc Ciri często mamrotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć. Szło tak. Wafail Elaine, Kedmil Foli, Gledyv Dorn Eptenate, Bundro, Itne i Jahus. Nic mi to nie mówi. No, mnie tym bardziej. Cholera, to ciągle za mało. Ciri nie mówiła nic więcej? W ogóle niewiele mówiła. Wiesz, Geralt, to już nie jest ta dziewczynka, która biegała kiedyś po Kermoren. Owszem, dalej jest żywa i porywcza, ale zrobiła się też uparta i małomówna. Całkiem jak ty. Ta. Znowu mi się wymknęła, a byłem tak blisko. Przyjechała tu z Velen. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła? Wątpię. Rozmawiałem z Baronem. To on pomógł Ciri w Velen. Powiedział, że pojechała do Nowigradu szukać Jen i mnie. A Jen jest na Skellige i bada ślady, które według niej mogła tam zostawić Ciri. To co? Skellige? Skellige. No, dobra, kończcie te pogaduszki. Teraz moja kolej, żeby rozmówić się z Jaskrem. A ja jestem następny. Wracajmy do szałwi i rozmarynu. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wygodne łóżko i soczysta pieczeń należą mi się jak psu buda. Wpadnij do mnie, jak będziesz w okolicy. 100 lat się nie widzieliśmy, musimy pogadać. Jasne, jak tylko będę w pobliżu. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia. I jeszcze raz, dzięki za pomoc. Tego, bo my chcieliśmy tego, no, podziękować. I tutaj mamy taki mały podarek. Portret hierarchii. Jak miło. To naprawdę nic wielkiego. Mamy takich dużo. Tylko nie mów, skąd go wziąłeś, dobrze? Dobrze, bywaj. Nie lubimy tu włóczęgów. Ja w sprawie ogłoszenia. Ponoć szukacie kogoś, kto pozbędzie się potwora. A tak, nadzorca Lundię wywiesił. Jakaś bestia nawiedza przedmieścia i morduje ludzi. Strach wyjść z domu po zmroku.
Chciałbym porozmawiać z nadzorcą. Kiedy on nie przyjmuje petentów? To czym właściwie się zajmuje? Z nadania Rady Miejskiej wydaje łachmaniarzom mąkę i kaszę. Znaczy się, nie osobiście ma do tego ludzi. Zaś on sam... nadzoruje. W rzeczy samej. Mam zamiar zapolować na tego potwora. To musisz się pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. Kiedy znaleźliście ostatnią ofiarę? Wczoraj w nocy zginął Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu do czasu nocować w szopie. O, tam, po prawej. Eustachy jeszcze nie przyjechał po zwłoki. Leżą, gdzie je znalazłem. Ktoś widział potwora na własne oczy? Nie, tylko ciała. Bestia zawsze pojawia się w nocy i wybiera sobie samotne ofiary. Kto przyjął to zlecenie? Nie widziałem tego człowieka. Powiedzieli mi tylko, że znalazł się jakiś śmiałek. Dzięki. Bywaj. Niechaj ci, Eino! To nie jest trop Garkaina ani Fledera. Wyssano z niego krew, gdy spał. Wampir niższy. Niech by dziwadło, a kobiety za nim... Eino! Chyba się pochoruje. Ejże! Wygląda na to, że był osłabiony i skradał się na brzeże. Dokąd spieszycie? Ależ mi śmierdzą o noc. Ludzka krew. Potwór był ranny. Witaj, Lambert. Dobrze cię widzieć, wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. Co porabiałeś? Poszczęściło ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lanexeter. Polowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem, oraz na bandytów. Na bandytów? Transakcja wiązana. Ta twoja sprawa do załatwienia. To coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później.
Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowa, niech stracę. Chodźmy. I co? A jak myślisz? Zrobiliśmy, co do nas należało. Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Co racja, to racja. Wchodźcie. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini? Odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego Wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić stonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Kogo? Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuje. Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po raz ostatni! Straże! Do ciemnicy z nimi! Więcej z nim kłopotu niż z Ekimą. Tauler zniknął, przysięgam. Inni też, wiem tylko co z Wien. Zatem co z Wien? Teraz cięgiem pije w siedmiu kotach. No widzisz. To morderstwo było konieczne? Tak. Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd. Spotkamy się w siedmiu kotach i tam ci wszystko opowiem. W karczmie, w której przysiaduje Wien? Tak. Do zobaczenia. Robotę muszę jakoś znaleźć. Teraz czas na wyjaśnienia. Dlaczego zabiłeś Lunda i o co w tym wszystkim chodzi? Wolisz krótką czy długą wersję? Chcę długą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. Ty miałeś przyjaciela? Bardzo, kurwa, śmieszne. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelander. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły Kota. Z tego, co pamiętam, monstrum zostało w końcu pokonane. Tak, gdy wypruło flaki z mojego zleceniodawcy, została tylko jedna opcja. Jakoś dogadałem się z Aidenem, połączyliśmy siły, a zapłatą podzieliliśmy się po połowie. Potem pracowaliśmy wspólnie wiele razy. To był najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Wiesz, że cię lubię, ale nie dorastasz mu dopiero. I co się z nim stało? Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do szkoły Kota. Zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami.
Aiden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnej. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Aidena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertrand Tauler? Dowodził zabójcami. I to on zadał śmiertelny cios. Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Nie potrzebuję współczucia, tylko twojej pomocy. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź. Wien? Czego chcecie? Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. A czemu miałabym wam pomóc? Mojemu przyjacielowi bardzo na tym zależy. A co ja będę z tego miała? Na początek zapłacę za twoje piwo, a potem zobaczymy, jak cenne są twoje informacje. Należałam do Hansa Taulera, ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym, on już nie trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Powiedziałeś, że Tauler się zmienił. Co miałeś na myśli? Zerwał wszystkie stare znajomości. Przestał zajmować się drobnymi zabójstwami. Zaszył się w jakiejś mysiej dziurze. Jak go znam, to teraz pewnie szykuje coś dużego. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Prócz mnie? Selize, Hammond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selize do Tretogoru, Hammond na Skellige, a Lund... Lund nie żyje. Trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hammondem lub Selize. A ty? Jaka jest twoja historia? Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. Ze 100 kroków trafiałam z łuku w wróble, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolał tę pizdę Selize. Uczestniczyłaś w zamordowaniu Wiedźmina Aidena? Może nie pamiętam. Gdzie znajdziemy tę Selizę? Powiodło się jej. Prowadzi burdel w Tretogorze. Taki dla bogaczy. Dziwki wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Jak się nazywa ten burdel? Czarna Lilia. Selizę zawsze miała zły gust. Potrzebujemy informacji o Hammondzie. Kiedyś był prawą ręką Taulera. Gdy Hansa się rozpadła, wrócił na Faroe, skąd pochodzi. Teraz jest piratem. Nawet jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selize. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że depczecie mu po piętach, zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie. Rób, co uważasz za słuszne, Lambert. Nie mam zamiaru moralizować. Rób, co uważasz za słuszne. Od morderstwa z zimną krwią gorsza jest tylko hipokryzja. Konfidenci! Kapusie i rasiści! Wiene, co jest do kurwy nędzy? Przyszli mnie po mnie... Warren! Mówiłam, że w końcu ktoś przyjdzie! Neseteart! Zaraza! Ah!
Musisz mi pomóc, Geralt. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Pójdź na Skellige i przyciśnij Hammonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Selidę. Pogadajmy o tym. Nie. To jedna z tych poważnych sytuacji, kiedy nie zadajesz zbędnych pytań, tylko pomagasz przyjacielowi. Gdzie spotkamy się po powrocie? W karczmie nigdzie. Ruszam w drogę. Powodzenia.